Halże witajcie, to znowu Rówek. Witam w kolejnym Ajzaczku. Ale wczoraj był stream, Boże święty, co to za podejście było. Mogę kliknąć continue, ale nie klikam, bo wiem, że wywali grę, bo takie podejście było, że o Jezu, jak nie widzieliście go, to... Cały stream to jest jedno podejście. 2 dev certyfikaty, 3 razy przycisk R. Polecam. A co dzisiaj? Co dzisiaj? Jaką postacią dawno nie grałem? Apolionem zwykłym dawno dosyć nie grałem, a zagrajmy sobie z zwykłym Apolionem. Zobaczymy, jakie będzie podejście, a na następny odcinek postaram się zainstalować moda, on się chyba Epifani nazywa. To jest mod, który dodaje nam trzecią wersję postaci. Ja wiem, że on jest dopiero rozwijany i tam jeszcze nie wszystkie postaci są w ogóle dodane, ale parę postaci już jest i moglibyśmy zobaczyć, jak to tam działa. Postacie tarnisz, jeżeli dobrze kojarzę, się nazywają. Normalnie mamy zwykłe i oczywiście postacie tainted. Dobra, pierwszy treasure roomik, zobaczymy, co będzie, byleby nie item aktywny. Face Reward bardzo lubię, szczerze mówiąc. Face Reward jeden z moich ulubionych familiarów, bo jako jeden z niewielu pozwala zachować normalne tirsy, nawet jak dostaniemy beznadziejną synergię. Chyba nawet jak mam snipe, to on bije zwykłymi pociskami, tak mi się wydaje. W ogóle sorki, jak będzie słychać w tle psa. Ale po prostu, Jezu, już chyba z pół godziny czekam, aż pies sąsiadów nade mną przestanie szczekać i on tak wyje, bo po prostu właścicielka, no wyszła do pracy, czy nie wiem gdzie tak naprawdę, może do sklepu, bo to już starsza pani jest, ale no tak wyje i to najgorzej, bo on się ustawia centralnie przed drzwiami wejściowymi i wyje na klatkę. Ja drzwi od klatki mam niesamowicie cienkie. Dzięki Bogu je wymieniamy akurat za jakiś, może tydzień nawet, jak mamy remont. Za tydzień, dwa. Ale mamy strasznie cienkie drzwi do klatki i wszystko przez nie słychać. Najgorsze jest to, że to wszystko, co ja teraz mówię, też słychać na klatce, jakby ktoś stał. Ale mówię, w drugą stronę to niestety też działa i ten pies jest po prostu... O Jezu, tak jak kocham normalnie psy, to z nim nie mogę już wytrzymać, po prostu drze te mordę. Ostatnie pół godziny, ja mówię, dobra, już w końcu nagrywam, już się troszkę uspokoił. Mam chwilę w końcu dla siebie. Dobra, i tu mógłby być super secret roomik z bardzo dobrym... O, nie ma nic, ale gówno, dobra, walka z bossem. No nie, nie, czemu nie mam bomby na ciebie? Jakie nienawidzę Little Plama. To jest mało powiedziane, nienawidzę tego bossa, jest naprawdę silny. To jest najsilniejszy chyba boss dla mnie na pierwszym piętrze, żeby uniknąć obrażeń. Nie jest jakiś silny na pewno pod względem, nie wiem, HP jakie ma i w ogóle, ale pod względem po prostu unikania od niego obrażeń jest tragiczny, jest naprawdę... Powiem wam tragicznie. No na przykład to... No jak ja to miał... Nienawidzę go, nienawidzę. Przestań pluć, ty po prostu. Dziadu śmierdzący. No HP upa nie będę miał. Dobra, trudno, nic się nie stało. I tak wszystkie HP upy dzisiaj będę zjadał. I tak nie będę szedł dzisiaj na Devil Roomy. Ala Kappa i Solharta z chęcią wezmę akurat. No, idziemy sobie na kolejne piętro. Przejdźmy sobie na piętro alternatywne. Będziemy mieli może item jakiś dodatkowy fajny. Treasure Room od razu na samym starcie, Curse of Darkness chyba drugi raz. Magic Pen to jest aktywny, tego nawet nie chcę. Gemini jest średni, wolałbym go zjeść, ale jeżeli się nie mylę, nie zjadłby mi chyba Gemini, tylko zjadłby mi ten lewy item, jak używam Voida, ale tu się mogę mylić, ale jestem prawie pewny, żeby mi zjadło item widoczny, a ten niewidoczny po prostu by zniknął. Dzień dobry, panie Remigiuszu, nie mam niestety na pana bomby, ale to się uzbiera, nie ma co się martwić. Ciekawy pokój, idziemy na przycisk i lecimy dalej. Właśnie, jak ktoś nie widział zapisu streama, polecam. Bo stream wczorajszy to tak na... Ja miałem zamiar streamować rzeczywiście dłużej, bo nie miałem odcinka, mówiłem, że zrobię streama jakoś po południu, więc już było 15 godzinie tak naprawdę stream. Bardzo dużo osób, w piku 1700 osób na streamie było, masakra. Ale no, podejście się trafiło bardzo dobre, bardzo dobre. 2,5 godziny, jedno podejście, tak jak mówiłem, 2 dev certyfikaty, 3 przyciski R i parę innych smaczków, to na pewno się wam spodoba. Przejdźmy się po całym piętrze, ja zapomniałem w ogóle, że to nie jest piętro... O, super kluczyk dodatkowy. Ja zapomniałem, że to nie jest piętro, na którym mamy lustrzane odbicie. Ale dobrze nawet, bo zobaczymy może jakiegoś bossa w wersji czempiona. Tych bossów w wersji czempionów naprawdę bardzo mało widziałem, a już jakiś czas temu ściągnąłem tego moda na czempionów. O Jezu, dzięki Bogu, tu nie jesteś w czempionie, bo już bym się bał. Jeden z bossów, który bardziej na tym piętrze nie lubię. A bez Gemini'a to ja jakoś nawet obrażeń specjalnie dużo niestety nie zadaję. O, najlepiej sobie tu stać. Dobra, i jesteśmy bezpieczni i easy. Co tu mógłbym dobrego dostać? Do Devil Roomu, tak jak mówiłem, nie idziemy, pójdziemy sobie na Angel Roomy. Niekoniecznie, żeby pójść na walkę z Mega Shadan, chociaż się postaram, jakby się trafiło oczywiście dwie z rzędu, byłoby miło. Dwa z rzędu Angel Roomy, w sensie, żebyśmy mieli
kluczyk na Mega Szatana. Ale jak się trafi Devil Room i będzie dobry item, to jakoś specjalnie to zwracać uwagi nie będę. Może jakiś, nie wiem, Sacrifice Room i ogarniemy coś w tym stylu. Staj, bardzo dobry item, damage up z jednego oka i lecimy sobie na kolejne piętro. W ogóle pieniędzy nie mam. Nic pieniędzy nie mam, jestem biedny, ale chociaż najedzony. Dzisiaj zjadłem sobie... nie wiem, w ogóle się zawsze zastanawiałem, bo raz nie wiem, czy kojarzycie, jest taki kanał i on jest tak głupi, on jest zarazem mądry i głupi. To jest taki mądro głupi kanał. Jest taki jakiś... jakiś Azjata to prowadzi. I jego tytuły zawsze brzmią tak, że gracz wypił 12 energetyków. Oto co stało się z jego wątrobą. Coś w tym stylu. Albo nie wiem, chłopak nie spał przez 3 dni z rzędu. Oto co stało się z jego sercem. I potem gada, że i takie to jest taka jakby jakaś, nie wiem, jakaś a technology? O Jezu, jak on mało bije. I stirsy mi zmniejsza, ale bym wziął. Pociski przebijające z technologii. Oj, dzięki Bogu nie wziąłem teleportu, ale się cieszę. Lubię nawet, polubiłem nawet trochę technologii. Kiedyś to był jeden z najgorszych itemów dla mnie, nienawidziłem go, a technologii 2 nie jest takie najgorsze, no bo te pociski przebijające po prostu w Repentance się zdecydowanie bardziej przydają. Wracając do tego typa, ma zawsze te takie filmy i czemu to są mądro głupie? Mądre są, bo on rzeczywiście to zawsze tłumaczy tam od strony naukowej, dlaczego to się stało, ale głupie jest to, bo no ja nie wierzę, że to są prawdziwe przypadki, że typ se wchodzi w neta i kto wypił ostatnio 20 litrów Red Bulla? Tego typu rzeczy. Car Battery, podwójne użycie przedmiotu aktywnego. Może? Nie wiem. Jakoś nie jestem przekonany. Czy mi się wydawało, czy ja Roka tu gdzieś widziałem? Wydawało mi się, dobra, idziemy sobie dalej w takim wypadku. Do boss challenge room pewnie pójdziemy jako lościk, ale to jeszcze potem, najpierw walka z bossem. Zobaczymy, co się trafi, może będzie Angel Room, ładunek na itemie aktywnym mam. No nie wiem, co by się musiało trafić, żebym wziął Car Battery, nawet jakbym już uzbierał te pieniążki. Podwójne użycie przedmiota aktywnego na Voidzie jest niby spoko, bo wszystkie itemy aktywne, które zjemy, będą się dwa razy aktywowały, ale z drugiej strony, no nie wiem, tak rzadko mi się jakiś dobry item aktywny naprawdę trafia, typu, nie wiem, Book of... Champion! Book of, co to się nazywa? Nawet nie pamiętam. Nie przypomnę sobie po prostu. Ile razy ty, bez przesady, no przestań! On chyba nie wali bombami, on tylko sika. No nie, no, gorszy jesteś. Wolę, żebyś walił bombami niż sikał. Co mówiłem? Nie pamiętam. Co chciałem powiedzieć odnośnie tego kanału? Nie pamiętam też. Jezu, ale on jest... taki... Do przeżycia. Ale zauważyłem, że on nie strzela równo do nas. I to jest bardzo dobra zmyła. Dobra, co tu będzie? Zjem z chęcią. Dostaniemy zamiast tego... Wow! Speed up, shot, speed up. Właśnie, to chciałem. Na tym mi zależało. Super, cieszę się. Niesamowicie. Idziemy dalej. Co? Boss Challenge Room miał jakiś dobry item. I zarąbisty patent mam teraz. Nie można iść do tego. O, to syf. A to szkoda. Zarąbisty patent mam, bo rzeczywiście... Ja mówiłem chyba nawet o tym na poprzednim odcinku, albo na streamie właśnie, że jeden z widzów mi powiedział, że tak to działa. Jest Zroemig, już dobrze pamiętałem. No. Jeden widz mi o tym powiedział, że... Te piętra parzyste rzeczywiście nadal działają na piętrach alternatywnych. Na każdym piętrze parzystym jest Boss Challenge Room. Czyli mógłbym teraz chodzić na piętro, zwykłe piętro alternatywne, tylko po to, żeby zawsze do Challenge Roomu dotrzeć. I to nie jest naprawdę głupi pomysł, bo w tych Challenge Roomkach fajne itemki można zgarnąć. Bardzo dużo damage'a, same itemy pasywne, więc jak gram jeszcze... Jezu, ile tu jest... O, wysadź się tu. O nie, ale dałem dupy. Ajajaj, no i nie mam bomb nawet na to. A dwa kamienie z X-em mam. No panie Remigiuszu, tak się nie robi. Mógłbym chodzić na te piętra alternatywne, tylko mówię po to, żeby zganiać te itemy z Boss Challenge Roomu. Trochę to ryzykowne, bo muszę się zwijać do jednego czerwonego serduszka, ale nie jest najgorzej. Jeden slot. Po otrzymaniu obrażeń jeden z twoich itemów roluje się w inny losowy. Ho! A to dobre jest. What? To dobry trinket jest. No to będziemy zmieniać. Ciekawe, czy item aktywny może zmienić. Wolałbym, żeby aktywnego nie zmieniało.
ale te nasze, no jak najbardziej. Ciekawe, ciekawe. Szczególnie, że wszystkie te nasze itemy są takie bez szału, nie? Dobra, to jeżeli może mi zmienić item aktywny, zjedzmy sobie tutaj to. Ja dostanę speed upa i range upa. Niesamowicie się cieszę po raz kolejny. Ojoj. Dobra, walka z bossem. Nie powinno być z nim najgorzej. Jak już wiem, jak ona... A nie, on może strzelać bombami. A, bo to jest zwykła wersja, dobra. Mi się po prostu wtedy trafił champion, to nie znaczy, że się drugi raz również trafi champion. A akurat Technology 2 jest świetne do odbijania jego bomb, bo one już w locie zostają odbijane i nie mają szansy praktycznie nigdzie dolecieć. Dobra, padaj już, super, dzięki. I nie powinno być już problemów. Liczę na jakiś słaby item, żeby nie dostał czegoś dobrego, jak to potem zrioluje. Teraz będziemy szli na piętro parzyste zwykłe. I na tym piętrze parzystym zwykłym będziemy mieli minimum 5 coinów. Może się trafi arcade room. Jeżeli to będzie działało, że nawet z arcade roomu otrzymane obrażenia zostają rzeczywiście aktywowane na tym trinkecie, to byłoby super, bo bym miał dodatkowe inne itemy. Przejdę się jeszcze jeden pokój, no naprawdę bomby jakieś potrzebuję. Mam dwóch panów remigiuszów i nie jestem w stanie nic z tym zrobić kompletnie. Trochę słabo. W sklepie może jakaś bomba była? Boże, ale ja speed upów dostałem w tym momencie. W sklepie chyba bomby też nie było. A nie, była bomba. Dobra, to idziemy wysadzić jeszcze pana remigiusza. Ja się muszę tutaj jeszcze zmienić w Losta niestety, więc troszkę będziemy krążyli na tym piętrze. Ale kolejny solharcik na pewno się przyda. Byłoby bardzo miło zgarnąć Mishora. W końcu jakiś damage after za, bo naprawdę ten Wojdzik coś nie oddaje dzisiaj. Kolejny solharcik może być. No z solharta się trochę mniej cieszę, bo i tak zdrowia mamy dużo, a mówię, ja bym i tak się zbił na trochę mniej zdrowia na kolejnym piętrze, żeby pójść do tego challenge roomu. Dodatkowy item z boss challenge roomu sobie zgarnąć. Lecimy na kolejne piętro, jak na razie jest pomalutku, pomalutku. A, mówiłem, że najedzony jestem. O, przypomniało mi się, co chciałem powiedzieć, dobra. Przypomniało mi się. U tego typa, tego mądro głupiego, widziałem raz, że jakiś gościu zjadł jakiś makaron, który po prostu mu leżał 2 dni i umarł przez to. I od tamtej pory sobie ubzdurałem, że makaron nie może w lodówce nawet leżeć 2 dni i jest już niedobry i się rozchoruje i umrę. A przed chwilą zjadłem, byliśmy na obiedzie 2 dni temu właśnie u narzeczonej, u mamy mojej narzeczonej i zrobiła kluski śląskie z wołowiną. I te kluski śląskie dzisiaj tak biorę i mówię, odgrzać, nie odgrzać. Ten Azjata mówił, że umrę. Ale w końcu odgrzałem. Dobre było, czuję się git. Łapka w górę dla odgrzanych klusek śląskich. Polecam, Łukasz Rywka, nie słuchajcie się mądro głupiego Azjaty na YouTubie. Ej, dobry item dostaliśmy. No, to jest dobry item, ale na tyle dobry, żeby go nie zmieniać? No nie, no, inny item też zmienimy. Ja tu szukam jakiegoś takiego game changera, jak jakiś brimstonik i wtedy wyrzucamy już ten trinket. To jest dobre, ale mówię, bez szału, bez szału. Co w sklepie? 2 miejsca na trinket i szczerze to jest item do wzięcia, żeby go zmienić. Więc spoko. Im więcej słabych itemów mam, tym większa szansa, że ten mój dobry, no zmieniony nie zostanie po prostu. I to by była fajna sprawa. W ogóle jak mamy Technology 2, chyba tirsy są w ogóle nieważne dla tego itemu. Ważne jest tylko, czy mamy dobre obrażenia. No tak, no bo Technology 2 bije obrażenia zależne od obrażeń, a tirsy ma zawsze ustawione. Co to za... Orzesz! Oż ty mordę! No to by nic nie dało. Ej, przerąbany on jest w wersji czempiona. Zmieńcie mi go! On był pierwszy w kulach! Nie wierzę po prostu. Nie mogę się skupić nigdy na tej walce, bo jestem zbyt zachwycony panem Mariuszem. Jakby mój syn się urodził powyżej 6 kilo, to bym go nazwał Mariusz. No przestań! No, no, no to przestań! Nie, przepraszam, nie mogę się skupić na walce z nim. Kompletnie. Dobra. Daliśmy radę pana Mariusza zabić. Będzie Angel Roomik? Bardzo liczę. I Secret Harcik, ja wyrzucam trinket.
Jest Squeezy, bardzo dobry item, wolałbym go nie zmieniać. Wiecie co, zaczekamy sobie z tym itemem. Poszukam tutaj jeszcze Boss Challenge, Boże, jakiego Boss Challenge Roomu? Boss Challenge Roomu też, ale Arcade Roomu. Arcade Roomu chciałbym, żeby był, a i jest nawet. A co w Arcade Roomie? Była maszyna do oddawania krwi? A, nie było, ale gówno. No nie. No to i tak się chyba zbije do minimum i pójdę do Boss Challenge Roomu. A w międzyczasie sobie itemy zmienimy. Ten trinket nasz to taki trochę beta wersja tego. Jak on się nazywa? Idę na alternatywnego. Ja jeszcze w Treasure Roomie nie byłem. Dobra, idziemy najpierw do Treasure Roomu. Wszystkie dobre itemy zostawiam. Najpierw otrzymujemy obrażenia, a potem mam nadzieję, że już zostanie przy samych dobrych itemach i jakiś game changer rzeczywiście się trafi i zmieni mi na przykład, nie wiem, technology 2 na technology 1. I wtedy z chęcią już bym naprawdę nic nie robił, zostawił to. Na Sacrifice Roomie grać to nie jest głupi pomysł, ale chyba tego robić i tak nie będę. I serio nie dostałem drugi raz już tego Angel Roomu, ale strasznego mam pecha ostatnio do tych pokoi specjalnych po walce z bossem. Nie będę... O, co? Planetarium 1% szans? No to nieźle. Nie będę na Sacrifice Roomie oddawał zdrowia, bo po prostu dwa razy mniej zdrowia jestem w stanie oddać i dwa razy mniej itemów sobie zmienić. Wolę już wejść w jakieś nawet głupie ognisko. Co nam tu zmieniło? O, Black Candle, dobry item. Bardzo dobry item. Ale czy Game Changer? Nie powiedziałbym. Co tutaj? Item aktywny, bardzo słaby. Ale otwiera mi drzwi. Ciekawe, czy to jest w stanie otworzyć drzwi do Boss Challenge Roomu. Jeżeli tak, to jest dobre. Sol jest dobrym itemem, jeżeli pójdziemy... Ja to powiedziałem jak mistr... Sol jest dobrym itemem. Zagra, on... Krycha to brzmi, jakby gadał do dziecka, nie? Ja nie znam nigdy Krychy. Żeście mi zaczęli spamować... robi wrażenie. I tak zacząłem ogarniać, o co chodzi, co, skąd to jest? I mi widzowie napisali w końcu, od kogo to jest. I zacząłem oglądać jego jakieś tam... Nie, nie otwiera przejścia do... to beznadziejny item akurat. No dobra, to co? Niebieskie ognisko, zmieniamy itemki. Sola i Squeezy'ego sobie zostawiam. What the fuck? Jak to jest możliwe? To jest dobry item. Oj, oj, oj. Bez szału, bez szału. Co tu jest? Tear delay? To zostawiam. To będziemy brali. No dobra, ostatnie szanse. Jeszcze tutaj mam dwa serduszka. Duality. O, no i dziękuję. No i mamy. Co? What the fuck? No to dobry, najlepszy trinket. Orzesz w mordy. Ale zacząłem ostatnio mówić orzesz. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie polubiłem mówić orzesz, bo mi się przypomniało, jak jechaliśmy na Mazury. Jechaliśmy na Mazury i tam po drodze jest miejscowość Orzysz. I ten i ten Orzysz to tam jest podobno ten, jak to się nazywa, baza wojskowa tam jest jakaś. I nie wiem, po prostu sama ta nazwa miejscowości mi rozwaliła, jak szwagier zaczął gadać po prostu, że wjeżdżamy do miejscowości, patrzymy, wiecie, w tym samym czasie na tablicę po prostu wjazdu do tej miejscowości i nagle mi szwagier: Orzysz, kur... Ja mówię, o co chodzi? O Jezu. No i jest pięknie, pięknie, pięknie. Taki item. I jeszcze to technology samonaprowadzające. O Jezu, kocham, kocham. Ten trinket jest pięknie. Tylko teraz nie umrzeć, bo byłby przypał, jakbym umarł rzeczywiście. Dobra, idziemy po Squeezy'ego. Tir zapik bierzemy. Fajne jeszcze bombki żeśmy dostali. Pociski samonaprowadzające są. Jest pięknie. Ale fajnie moja postać wygląda, nie? Ta aura z Sola, na dodatek jeszcze, ja teraz naprawdę jak Bóg wyglądam. Aura z Sola jeszcze z tym Godheadem, z tą trzecim okiem, to no, koks, koks. Powiedziałem już o tych pyzach? Jakich pyzach, Boże, o kluskach śląskich. Powiedziałem, dobra, nieważne, idziemy dalej. Co było w sklepie? Drugie miejsce na trinket, to bym zostawił, już mi niepotrzebne. Lecimy na walkę z bossem, na kolejne piętro, Squeezy'ego bierzemy, Tirzapa bierzemy. Sol harciki. I co? Idę na znowu walkę na boss rushu? Ja bym poszedł. No kurde, dobre itemy na boss rushu. Jakie boss rush? Boże, co ja gadam za głupoty. I tak już nie zdążę na właśnie boss rusha, to sobie pójdę chociaż i pozadaję obrażenia na
żeby wejść na boss challenge roomy. A ja nadal mam duality. A to z drugiej strony spoko, bo jak się miałby trafić David Room, nadal będziemy mogli dostać Angel Room, więc okej. W tym momencie mamy gwarantowane dwa klucze z Angel Roomu, bo nie ma możliwości, jeżeli oczywiście nie otrzymam obrażeń na czerwone serduszka, nie ma możliwości, żeby się nie trafiły nam dwa specjalne pokoje do końca podejścia. Teraz mamy 100%, potem wystarczy dwa piętra, że się nic nie trafi i znowu będziemy mieli 100% na dostanie tego Angel Roomu. I czy to się nagrywa? Nagrywa się, bardzo dobrze. A wam, kochani widzowie, przypominam, że jeżeli chcecie, Conhead jest super itemem, że jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Road to 100 tysięcy subskrypcji trochę czasu mi zajmie, ale na dobrej drodze jesteśmy. Ej, to jest dobra rzecz, Solharta zmienić w czerwone serduszko to jest super sprawa. I dodajmy sobie ten itemik, zmienimy sobie jeszcze jednego Solharta, ja będę miał 4 czerwone serduszka i dopiero potem pójdziemy dalej. Jeżeli mam zamiar rzeczywiście chodzić na te boss challenge roomy, to i tak te Solharty stracę, więc fajnie byłoby zamienić je w czerwone serduszka. Tutaj super, bo mamy Demon Begara, ja na nim sobie oczywiście zagram. Może uda nam się dostać jakiś fajny item jeszcze. I pójdziemy dopiero potem na ten boss challenge room. HP Upa nawet też wezmę, naprawdę będzie spoko. Chociaż nie, HP Upa akurat bym zmienił, mam Voida. Dobra, używamy raz itemu aktywnego. Byliśmy już praktycznie na całym piętrze. Najpierw walka z bossem, żeby tutaj nie ryzykować. Potem idziemy na Demon Begara, na boss challenge room i powinno być ok. 100% nas na Angel Room. Będzie git, będzie gites. Jakbym miał więcej jak jednego anioła, to tak naprawdę jeden z kluczy mógłbym od razu sobie zmienić też w dodatkową statystykę, ale chyba wolę nie ryzykować. Już tyle razy ostatnio mi brakowało naprawdę tego przejścia na walkę z Mega Szatanem. O, też wersja champion. Orzesz. Co ja mam z tym orzesz? Dobra, pana Remigiusza rozwalamy, może on mi jeszcze coś tu da, kluczyki. Chociaż tak bym stracił te serduszka, ale nie bym miał na kolejne piętro serduszka, to rzeczywiście lepiej by było, jakby miał te serduszka. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Orzysza, Łomży. W waszym McDonaldzie jadłem w drodze na Mazury. Polecam, jadłem Maestro Burgera i był średni. No Stairway jest super. Tylko weź idź na sklep Angel Roomowy bez 30 coinów. Bez nawet 15 coinów, nie? I to jest mały problem. I to jest mały problem. Bo maszyny do oddawania krwi nie mam na tym piętrze niestety. I pieniędzy sobie nie ogarnę raczej więcej. Nie wiem, pochodzę po piętrze, poszukam secret roomów. No secret room to widzę gdzie jest nawet. Zapomniałem, że ten sol mi zwiększa w ogóle statystyki. To jest naprawdę tak fajny item. W secret room jakieś pieniążki, żebym chociaż miał 15 coinów. Jak już nie kupię itemu za 30, to jeszcze to przeżyję. Ale no za 15 naprawdę byłoby szkoda niczego nie kupić. Oddajmy ci zdrowie. Pójdziemy na ten boss challenge room. Może jeszcze jednego Solharta zmienię? Potato Peeler. Przepraszam. Raz go użyję tylko i wyłącznie dla Orbitala. Więcej czerwonych serduszek tracić nie chcę mimo wszystko. No i niestety zbiliśmy się tak, że no dużo niestety też nie zyskałem na tym Demon Begarze. Dobra, idziemy do Curse Roomu. Na Curse Roomie się trochę zbije, pójdziemy jeszcze do Boss Challenge Roomu. Tam się może trafić nawet, nie wiem, Pageant Boy. Pageant Boy byłby spoko itemem. Czy jeżeli dobrze rozumiem, że z tego wyleci kluczyk? Nie, dobra. A to po co jest tu przejście? A to bez sensu. Dobra, trudno się mówi. Całe piętro. Boss Challenge Room. Większe tirsy i range up. Bez sensu. Zjadam to. Dostałem właśnie range upa i shot speed. Ale syf. Ale giga syf. Jaki najgorszy void chyba ever na razie dostałem. Ojej, ojej. Oj, niebezpiecznie się robi. O nie, tylko nie ten boss. Umieram. Na tym bossie umieram, bez kitu. Jezu, jak ja kocham te czerwone serduszka. Jak ja kocham te czerwone serduszka. Nie mam powiedzieć, z czego się trafiły. Ale doceniam. Doceniam, bo naprawdę nie byłoby miło. Laser. Albo i nie. I jest git.
Kolejny coinik. No mamy te 15 coinów, więc no. Jakiś tam item kupię, ale no mówię, bez szału, bez szału. Jak się trafi Sacred Heartcik bez przeceny, to będzie mi naprawdę mega przykro. Jest jeszcze maszyna do donate'ów, czy ja ją wysadzałem? Wydaje mi się, że chyba nie wysadzałem. Dobra, wysadźmy maszynę do donate'ów. Jest szansa, że tu piątka wyleci. Nie wyleciała, aczkolwiek bardzo dużo. I tak 15 wyleciało. No i super, to teraz do sklepów nie wchodzę, bo w sklepach mnie nic nie interesuje. Teraz mnie interesują tylko i wyłącznie sklepy Angel Roomowe. I interesuje... A jeszcze bym chciał 3 coiny na baterię, na Voida. Secret Room gdzieś tutaj? Super Secret Room może? Dobra, już olewam to, bo miejsce na Super Secret Room jest troszkę. Czemu chciałbym mieć baterię? Bo... ja mógłbym jeszcze sobie teraz jeść części klucza. Bez problemu, co piętro. Dobra, idziemy na kolejne. Co piętro mogę teraz jeść rzeczywiście te części klucza, dostawać sobie zwiększone statystyki na samym początku piętra dzięki Voidowi i to jest super sprawa. To jest HP up razy 3, nie interesuje mnie, ciebie bym wysadził. Anioła nie wysadzamy, bo tak jak mówiłem, nie mam ładunku i nie chcę po prostu go... jak na razie... no nie chcę tego klucza brać, bo potem oczywiście kolejnych kluczy dostawać nie będę. Nie mam niestety tego trinketa, który mi pozwala dostawać itemy potem po wysadzaniu aniołów. Więc to olewamy po prostu. No i mówię, do sklepu nawet nie wchodzę. Nie wiem, co musiałoby być w sklepie, żebym to kupił. Steam Sale jedynie chyba byłby takim itemem, który teraz opłacałoby mi się kupić, ale... no nie, no dobra, kluczy trochę mam. Jak się trafi Angel Roomik, znaczy, boże, sklep się trafi, to... pójdziemy na niego. Ej, ja naprawdę... to jest taka mała rzecz, ogarnięcie tego, że te piętra alternatywne to też działają jako parzyste i też tam są te boss challenge roomy. Ale to tak ułatwia grę teraz mieć dodatkowy item z walki z bossem co piętro. No to jest niesamowite. Item aktywny, beznadziejny z Voidem oczywiście, więc nawet nie biorę. Lecimy sobie dalej. Treasure roomik i... szczerze, to jest piętro parzyste. To jeszcze arcade roomy mi się przydało. Trochę czerwonych serduszek do oddania mam. Od razu bym mógł wtedy sobie pójść na boss challenge room. No tak, boss challenge room, sklep, treasure room i arcade room mnie interesują. I karta full szczerze mówiąc też, bo po walce z bossem mógłbym jeszcze się wyleczyć i mieć jeszcze zwiększone statystyki, jakbym miał potem iść na boss challenge room. Więc powinno być gites. Ale dziwne ułożenie tego piętra. Dobra. O Jezu, jak ja nienawidzę tamtego pokoju. Rozwala mnie, że co chwilę jak wchodzę na warsztat Team i patrzę jakieś nowe mody na przykład do Isaaca, to co jakiś czas widzę na przykład takie pokoje jak ten i się po prostu nazywają: usuń ten zasrany pokój z gry. Jest top 10 modów ostatniego tygodnia. Albo mod usuwający tych czerwonych, takich, co się chowają na łump i wyskakują w losowym miejscu pokoju, to samo. Gdzie jest? O Jezu, ale jest strasznie dziwne ułożenie piętra. To tam musi być i treasure room, i boss challenge room. I być może nawet tam jest arcade room. No byłoby miło, jakby tam był arcade room. Bo mówię, tak oddawać zdrowie, albo po prostu je tracić na nie wiadomo czym, to trochę bez sensu. Okej, zdrówko mogę oddać w inny sposób. No ale znowu arcade roomu nie ma. Czy ja dostałem chociaż jeden arcade room dzisiaj? Brittle Bones, super item, bone hearty. Jak je tracimy, dostajemy tier delaya, jednego z niewielu w grze. No to tak, najpierw by wypadało pójść i oddać zdrowie, a dopiero potem użyć tych Brittle Bonesów, bo on mi zamienia kontejnery, a nie zamienia czerwone serduszka. Piguła, oddasz coś jeszcze? Niefajnie, niefajnie. Dobra, pentagram jest gites, a te serduszka będą puste, więc od razu je mogę wziąć i od razu mogę pójść na walkę na boss challenge roomie. Dobra, bierzemy damage upa, a ja to zdrowie oczywiście tracę. Ja myślałem, że to jest champion monstro. Dobra, on po prostu w złotej kupie. Nie ma problemu. Znowu? Jak trafiają skubańce. Szkoda, że go nie dałem rady rozwalić. O, dobra, nieważne. Jednego dałem rady rozwalić w formie złotej. I tak jak mówiłem, będziemy tracić te bonharciki za chwilę. Bo za każdego straconego bonharta dostaję tier delaya. Nie wiem, jak bardzo się zbije. Z chęcią to bym wszystkie je zbił. Ale zobaczymy, zobaczymy. Trochę, na pewno połowę z nich zbije.
bez żadnego w ogóle wahania. Panie Gate'cie! The Gate. Proszę przestać mi tu przywoływać swoich czarnych kolegów. I lecimy dalej. Kolejny coinik, no i super, mamy w końcu sporo pieniędzy. Jak to zadziałało? What the fuck? A, ja mam Conheada, Conhead mi... Dobra, nieważne, mówię, dlaczego ja mu oddawałem zdrowie? Jeszcze czy nie jeszcze? A, jeszcze raz. No, jedno serduszko kościane to dla mnie... wystarczająco. Dasz coś? No i dziękuję, no i kurde. Bicie na boki z pociskami samonaprowadzającymi jest super. Z technologii to chyba nie działa i to jest akurat troszkę szkoda, ale i tak jest git. Tu co był za item w ogóle? Szubdałup był, dobra, przypomniałem sobie. Całe piętro z nami. Fulla już nie biorę, bo nie ma po co. W treasure roomie super item, tirsy mamy teraz mega dobre. Chociaż dobra, mogłyby być lepsze. Ej, serio, tirsy? Tyle tier delayów dostaliśmy, a są takie przeciętne. Squeezy'ego jeszcze mam... Czemu ja mam tak słabe tirsy? Nie mam pojęcia. Coś mi zmniejsza tirsy? A, technology. No ta. Dobra, nieważne, całe piętro. Lecimy na walkę z bossem. Walka z matką, nie powinno być problemów. Nie jest takimi... A! Przepraszam. I temami... Boże, nie wiem, zagapiłem się. Boże, zagapiłem się. Dobra, dobra, powoli, powoli, bo jednak nie jest tak miło. I działa technologii na boki też z Loki's Horns. Ej, super. Ty się pojawisz kiedykolwiek? Dziękuję. No i dobra, koniec walki. I dzięki Bogu mnie od razu wyleczyło. No niech będzie znowu do cześcik. Kolejne podejście sobie pójdziemy na... Darkroom i Shiol. Dobra, lecimy dalej. Co dziś w ogóle? Miałem powiedzieć jeszcze to, co wyjdzie, a zapomniałem. Ciekawe, czy Curse of the Maze mnie może stąd przerzucić. O Jezus! Genesis? Ho, 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 ho! Dobre itemy mam. No dobra. Ale nie użyję od razu. Wiecie, o co chodzi. Aj, po co tego używałem? Po co... Zjadłem sobie kluczyk najpierw. Dobra. Zabijmy już anioła, weźmy kluczyk i tyle. I tak nie będziemy mieli Voida. Genesis użyję, ale później. Ale na czas dopiero. Zobaczymy, jakie itemy dostaniemy z tych pierwszych czterech skrzynek. Jak będą dobre... Express Diary, a nic ciekawego, ale cię mogę wysadzić za darmo. Coiny zamiast serduszek Devil Deal, nic ciekawego. Lecimy dalej. Gdzie jest walka z bossem? Gdzieś na dole. Wejdę na DCS, zobaczymy pierwsze cztery itemy, jakie dostaniemy. Jeżeli będą słabe, ja je wszystkie zjem i użyję wtedy Genesis. Jak będą jakieś super, to oczywiście je zostawię, użyję Genesis i wezmę po użyciu Genesis. Boże, znowu Genesis też, że się trafiło na streamie, tak samo było Genesis i to Genesis mi tak chyba porobiło podejście. Już sam nie pamiętam. Te ostatnie podejścia, co się ostatnio w Isaacu dzieje, to jest jakaś niesamowite po prostu, jak ja mam farta do tych itemów. To jest... O Jezu. Dobra, walka z bossem, lecimy. Fajne jest Genesis, bo nawet jak robi się po prostu niebezpiecznie i się czuję, że miałbym umrzeć, to mogę sobie tego Genesis użyć i tyle. Przerzuci mnie, wyresetuje statystyki i zgarniam sobie nowe itemki. Akurat fajnie, mamy dosyć dużo itemów z Angel Roomu, więc całkiem spora szansa na jakiś dobry itemik. No dobra, no to mamy sporo itemów z Angel Roomu. Z Devil Roomu nie wezmę nawet itemu, nie stać, nie mam zdrowia na to, więc słabo. O Jezu, jeszcze Holy Lighta. O Jezu, ale dobrze. Kurde, i weź teraz te itemy oddawaj. Ale nie, no będzie coś lepszego pewnie, nie? Tu Sacred Heart? A już myślałem, już myślałem. Hej, no fajny item, no ale niestety nie mam na to pieniędzy. Lecimy sobie dalej. Tu już na Boss Challenge Room iść nie będę. Jak my ciśniemy. Jeżeli się nie mylę, każde uderzenie technologii chyba jest w stanie załączyć... Może się mylę. Jeżeli technologii byłoby w stanie załączyć rzeczywiście efekt z Holy Lighta, to Holy Light z technologii byłby jednym z najlepszych połączeń. Technologii 2 mam na myśli oczywiście, bo on zawsze strzela z maksymalną ilością tirsów. Czy tu jest Secret Room? Tu jest Secret Room. To idziemy sobie jednak do...
Boss Challenge Room. Counterfeit Penny zdecydowanie bardziej przydatny trinket dla nas, szczególnie, że jeszcze może mi się jakieś pieniądze przydadzą, może jeszcze coś sobie kupię w... o, kolejny item do zamiany później na coś innego, więc każdy item teraz jaki będę miał to biorę, bo każdy item pasywny mi się przyda oczywiście. Blowcik, blowcik, ale dziwny blowcik, z reskina musiał dostać chyba. Zawsze taki bardziej zielony był, nie? Teraz taki bardziej jasno zielony. Full, Empress, Tower i Magician. No, wezmę sobie Empress, może mi się przyda. I lecimy dalej. Coś mówiłem. Tirsy, Maximalen, Technology 2. Wiecie o co chodzi. Dobra, lecimy dalej. Jakim cudem jeszcze jedna złota kubka mi się ostała. No, mogłaby mi dosłownie jednego przeciwnika zabić, ale jaki triki pokój. Normalnie to się otwiera wszystko. Mogłaby się trafić jeszcze rzeczywiście raz na jakimś przeciwniku, bo mówię, z tym Counterfeit Penny bardzo łatwo mi będzie zgarnąć dodatkowe bardzo łatwo mi będzie zgarnąć dodatkowe coiny. A dużo mi nie brakuje naprawdę, żeby zgarnąć item nawet za 30 coinów. Okej, was wysadzam. No i mamy 30 coinów, super. Umówmy się tak, jak będzie Sacred Heart, to nie zmieniam itemów, jak nie będzie Sacred Heart, to zmieniam itemy. Nawet jak będzie Sacred Heart, to zmieniam itemy, to jest dla beki. Super się gra w tego Isaaca, bo nawet nie muszę się spinać. Ja gram w to dla beki. Ja siedzę i gram dla beki. Głupie itemy mogę brać. O, super, kluczami chyba wyszliśmy na zero, jeżeli się nie mylę. Szkoda tylko, że tego lockdowna dostaliśmy, mamy dosyć słabe szczęście. Nie spodziewam się zbyt dużo skrzynek na The Chest, więc no to Genesis typowo do użycia na samym początku The Chest, bo potem już skrzynek jakieś specjalnie dużo raczej nie będzie. Te duszki nawet fajne, bo wysadzają pociski przeciwników, trochę jak w Enter the Gungeon. Jak ktoś nie wie skąd te duszki, to są właśnie te białe serduszka. No i dobra, całe piętro. Nie ma niestety Angel Devil Roomu, troszkę szkoda. Mamy Polaroida, lecimy na katedrę. Coś tu ciekawego? O! No da. No musiał się w końcu trafić. W końcu się musiał trafić. Przemiana w Serafima jeszcze. Ale no mówię, i tak to zmienię. I tak to zmienię. Itemki mamy super, ale mogą być śmieszniejsze. Pentagram. Ciekawe, czy pentagram będzie uważany za item z Devil Roomu. Mam nadzieję, że tak, bo... Przepraszam, może się trafi coś dobrego. Dodatkowe coiny, spoko. Spoko loko. No jeszcze raz możemy oddać. Żebym miał 30 coinów, żebym mógł wziąć jakikolwiek item by nie był, to go wezmę, bo i tak go zmienię. Aż ty, no musiał dać Bloodbaga. Dobra, może być. Może się jeszcze udało zbierać. 9 coinów to niedużo. Jakikolwiek item by nie był w tym Angel Roomie, w sklepie tym Angel Roomowym, i tak wypada go wziąć. Bo i tak go zmienimy po chwili na coś innego. Piguły niezidentyfikowane, Horf oraz Yam. Teraz po wzięciu Yama, jeżeli dobrze kojarzę, Cancer, Tear Delay, jeden z niewielu w grze. No dobra, ja go zostawię od razu na podłodze, na kolejnym piętrze, żeby go czasem nie zmienić Genesisem. Tylko teraz jeszcze 6 coinów dostać. A dobra, się nie trafi na pewno item za 30, trafi się item za 15. Jestem przekonany, że się trafi item za 15 po prostu. Range up jak najbardziej spoko. A jestem ciekawy, czy po użyciu Genesis zostają nam statystyki zwiększone z pigu, czy nie. Logicznym by dla mnie było, że zostają. Ale bym się nie zdziwił, jakby tak nie było. Dobra, nie mamy 300 coinów, olać to i lecimy na walkę z bossem już. Empress od razu użyję, bo i tak tę kartę stracę, więc sobie pomóżmy na walce z Isaaciem. Nie powinno być żadnych problemów. I zobaczymy, co tam na The Chest nam się trafi. Mam nadzieję, że zostanie otwarty cały czas. Nie, no na pewno będzie otwarte przejście do walki z Mega Szatanem. Bo my zostajemy na tym samym piętrze. Zdziwiłbym się, jakby nie było otwarte przejście do walki z Mega Szatanem. Dobra, kolejne piętro. I co tu będzie? Najpierw Stairway. Rosary.
Biblię mi przez to pojawi. Ale no dobra, to jest kolejny item z Angel Roomu. Większa szansa, że wróci do mnie Sacred Heartik. Flatstone jest śmiesznym itemem. Ja go bym zostawił. No tu niestety dwa itemy aktywne, więc troszkę słabo. Book of Secrets to mogę sobie użyć. Prayer karta zostawię. No i co? Lecimy Genesis. Jak ja mam same itemy z Angel Roomu, masakra. Zmieniamy, zobaczymy co się trafi. A to spoko nawet. Część przydanów Bookworma i od razu tu mi się trafiła, więc tu się raczej już nie trafi. Pipera to sobie zjem na sam koniec. No to tak, Tirzap 07, 07 Shot Speed. No to zwykłego Tirzapa bez Shot Speeda bym wziął. Eden Soul. Tu chyba one od razu mają ładunek. Ale i tak tego nie wezmę. Guardian Angel? Nie będzie Guardian Angel. Dwa razy większe obrażenia, super. Rosary, Tears Up. Gwiazda Betlejemska nie działa niestety na... Przemiana w Coin Joint. Zara będzie. Gwiazda Betlejemska nie działa na Mega Szatanie, więc dlatego jej nie biorę. Tutaj... Szczerze wezmę tego Mega. Wafer, świetny item. Squeezy, kolejne Tearsy. O! Okej. Okay. Stairway, bez sensu już teraz. Genesis nie chce. Bo bym stracił mój item aktywny. Relik chyba, no. Jest mikroskopijna szansa, że będzie jeszcze Void, więc tylko wtedy by się Stairway przydał. Nie chcę tego itemu. Tears Up, Shot Speed Up, identyczne itemy. Lucky Penny. Mam coś losowego? Nie mam, więc wezmę po prostu Tears Upa. Mam Max Tearsy. Jest item z Devil Roomu. Ceremonial Ropes albo dwie skrzynki. Wezmę Contact From Below, bo na The Chest to są dwie skrzynki często. Przemiana w Conjoint tu by była. To jest Tears Up, ale czy to jest Tear Delay? Chyba nie. Więc wezmiemy przemianę w Conjoint. Damage Up 0,5, tu będzie większy. Jeden Damage Up. Satanic Bible, byśmy mieli przemianę Bookworm, ale nie chcę tracić mojego itemu aktywnego, więc wezmę PhD. Tears Up kolejny, jest bez sensu. O, 003. Niech będzie. Spider Bite może być. No, z tych itemów Angelic Prism zdecydowanie. A z nimi działa dobrze mieczyk. Oj, z nimi bardzo dobrze działa mieczyk. No, tutaj wybór widzę niesamowity. Delirius, to item aktywny. Monstrancję chyba weźmiemy. Ta. Oj, jest jeszcze Gadheadzik, super. Damage up. I wszystko. Używam przedmiota aktywnego, zjadamy sobie Pipera i efekt Biblii. Damage upa dostałem świetnie. I can see forever, mogę od razu użyć. I lecimy dalej. Nie ma Secret Hearta niestety. Aczkolwiek wydaje mi się, że i tak jest dobrze. Flatstone jakoś na to wpływa. Niestety nie. Jest to. Jest giga dobrze. Nie, wpływa, wpływa. One tam skaczą na sam koniec. O mój Boże. Ale ja tych aur mam. Masakra. Mieliśmy takie dobre itemy, a i tak trafiły się milion razy lepsze. Genesis jest jednym z najlepszych itemów w grze. Naprawdę, nieważne jak dobre byśmy mieli podejście, i tak Genesis da lepsze. No. Ile ich tu się pojawi? I tak Genesis da lepsze podejście. O, przez Obamium. Masakra. Ja chcę was jak najwięcej pojawić na Obamium. Na miniaturkę. Na miniaturkę. Dobra, nieważne, idziemy. I mówię, tu przez całe piętro przejdę, ale nie sądzę, żeby tu w ogóle było dużo skrzynek. Po pierwsze mamy tylko jeden kluczyk, więc to już jest w ogóle przypał. Po drugie mamy po prostu małą statystykę szczęścia. Jeżeli natomiast skrzynki się trafią, no to jest całkiem nieźle, bo będą podwójne. Dlatego wziąłem Contract From Below, a nie Damage Upa z Satanic Ropes? Przynajmniej nie pamiętam, jak one się nazywają. Ceremonial Ropes. Ale mi brakuje jeszcze jednej po prostu książki. Jedna książka, żeby się trafiła, abyśmy mieli jeszcze przemianę w Bookworma, jeszcze częściej mógł strzelać. O, zwykłe skrzynki, super. Eutanazja jest koks, ten item bym sobie zjadł. I dostał Range Upa, a Range Upa na tych pociskach akurat się, też się chyba przydaje, jeżeli się nie mylę, więc spoko.
Kluczyk, super, kolejne klucze. No to sądzę, że jeszcze może z 4 itemy uda nam się tutaj dostać i chyba już limit będzie. Ale 4 itemy też piechotą nie chodzą. O Jezu, przepraszam. Koniec Soul Hearty, na nic nieprzydatne, max AP już mamy. Strasznie lubię, jak mam C-section. I jeszcze pociski samonaprowadzające, bo tak jak wiele osób mówi, no C-section jest samonaprowadzające samo w sobie, ale wszystko, co C-section wypuszcza, już samonaprowadzające nie jest. Więc ja nie uważam C-section za item sam, dający samonaprowadzanie. A teraz mamy jeszcze Gutheada, nieważne jaki jeszcze bym miał item, jaką synergię, jakby te pociski mi się jeszcze rozwalały na boki, to będziemy jeszcze samonaprowadzać. Balls of Steel, Explosive Diarrhea, Speed Up. Czy ja naprawdę mam PhD, a nie mam piguły Tears Down? Ale syf. Infested. I can see forever. I'm drowsy. Dawaj Tears Upa. Luck Up może być, Shot Speed Up. Estrogen Up może być. Telepilsy, nic strasznego. Coś zrobiło! Ale co to? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, chciałem mieć tam walkę z bossem, zapomniałem, że już sola nie mam. Co jest z nimi? Czemu ja ich tyle wypuszczam naraz? Coś tu jest nie tak. Ej, coś tu jest nie tak. Co jest z nimi? O, już. Nie, nadal są dziwne. Ja ich wypuszczam zdecydowanie więcej niż powinienem. Jestem prawie pewny, że coś tu jest nie tak. Dobra, weźcie moje pieniądze. Żebraki, biedaki. Jakbyście w tym samym czasie wypłacili item, to byłbym z was dumny. Bracia bliźniacy, jeden biedny, drugi bogaty. Jakaś dobra? Gówno, gówno. Dobra, zjadamy to, dostajemy Tears Upa, super. Nie no, jeszcze raz muszę to zobaczyć, co tu się dzieje. Trochę nie rozumiem, dlaczego ich tyle jest. Może zawsze tyle ich było? Niemożliwe, niemożliwe. Coś ta piguła zrobiła, nawet nie wiem co, musicie mi wytłumaczyć, bo jestem za głupi po prostu na to. Dobra, lecimy. Ostatnie pokoje. I ostatni pokój tutaj. No i walka z bossem. Tak jest? Tak jest. Lecimy. Walka z Mega Szatanem. Nie powinno być najgorzej. Obrażenia 25, Tears 5,5. Triple szocik. Nie najgorzej, nie najgorzej. No nie, no nie, no nie mów, czy ja mogę zagrać do końca jedno podejście chociaż? Bez kitu, czemu to wywaliło? Nie mówię, że całe DCS muszę powtarzać. I całe wybieranie itemów. Ciekawe, czy będą te same. Nie, no bez jaj. Już wyłączam Isaaca, jakbyście się zastanawiali, czemu jest czarne tło. No oczywiście. Ale giga syf! Nie mam przejścia do Angel Roomu. I są inne itemy w ogóle. What the fuck? Dlaczego? No dobra, to Trisadion teraz. No chyba cię pogrzało z tą librą. Dwa razy obrażenia. Immaculate Heart. Może być to. Macie dwa podejścia w jednym, widzowie. Się w ogóle. Range upa wezmę. Damage speed, damage range wolę. Bar of soap. No ale nie będę miał C-section, no to już nie będzie tak śmiesznie. Pociski penetrujące. Ale syf tu jest. Okej, okay, holy light. Bez pocisków samonaprowadzających to naprawdę będzie kiepskie. No i nie wiem, czy zostawić to, czy wziąć ten miecz. Ja bym nie brał tego miecza. Miecz chyba z tym nie ma synergii i byłby głupi.
O Jezu, zdecydowanie gorzej jest. Damage up bardzo mocny. Damage up. No, jest giga gorzej. Obrażenia są podobne, nie? Ale... pod względem... co? Czemu to nie leci dalej? Dlaczego to nie leci dalej? Jakie jest beznadziejne to! Oddajcie mi moje itemy! No nie wierzę! Co za... weź skreszuj drugi raz! Dlaczego to się zatrzymuje tam z tyłu? Przez tego flatstone'a chyba. O Jezu, miecz byłby lepszy. Miecz byłby lepszy, zdecydowanie. Jak już tam nastakuje, żeby tam sobie stało w nim, no to coś nawet bije, ale... bez szału. Nie mam podwójnych skrzynek też. W jednym spokoju tam się trafił Cricket's Head, ale z tej drugiej jest chyba skrzynki. Więc no będzie problem, żeby coś tam dostać. Pójdę do tego pokoju tam, gdzie była skrzynka. To był taki wąski pokój w dół. I moglibyśmy tam rzeczywiście dostać znowu tego Cricket's Body, znaczy Cricket's Head'a. Jakby wyleciał ten Cricket's Head, to on akurat by mi trochę to ustawił, bo naprawdę by mi bardzo obrażenia zwiększył. Tu była zwykła skrzynka. Więc dobra, tu się wszystko pokiczkało. Nie no, Edmund. Edmund ostatnio tak mi nie daje żyć. No ludzie. Gdzie nie pójdę, to on mi crashuje gierę, nie? Co za głupota w ogóle. Ale Flatstone fatalny, nie wiedziałem, że on mi tak zmniejszy zasięg maksymalny na tym Trisagionie. Shot speed mamy też całkiem spory, więc ten Trisagion bije mniej niż mógłby bić. Dobra, i chwila prawdy. Tu nie ma nawet skrzynki teraz. Ale syf. No nie wiem, czy mi się opłaca chodzić po tym piętrze w ogóle. Z tymi itemami. No i jedna ten. Statystyka szczęścia 1. No może coś się trafić, ale co? Magiczny co mi dawał? Odbija pociski przeciwniku przez minutę. Dobra, to mi wystarczy. Lecimy na walkę z Mega Szatanem, bo to gówno wyszło z tego. Ale jestem zawiedziony, naprawdę. Takie genialne itemy były. Takie combo. O jest, przeszkadek. Takie combo było z tego C-section, a dało taki syf. Nie najgorsze są, ale wiecie, no stracimy tego. Stracimy. Jak się to nazywa? Jeszcze nie mam zasięgu nawet na niego. O mój Boże, ale tragedia. Stracimy efekt Holy Light, jak tylko otrzymam raz obrażenia i już biję dwa razy mniej. No gigantyczna różnica. Boże, Holy Crowna miałem na myśli oczywiście. Holy Light cały czas bije i dzięki Bogu, bo ten Holy Light tutaj ładnie tłucze. O, dobra, jednak za drugim razem, jak otrzymam obrażenia, stracę ten efekt. No mamy strasznie mały zasięg. Ten Flatstone, jestem prawie pewny, że to on mi zmniejszył te... ten zasięg. No i niestety już mam dwa razy mniejsze obrażenia. Strasznie długo idzie. Ale Edmund. Edmund to jest ham. Edmund to jest w ogóle... aj ten Edmund. Ciekawe, czy jeszcze da przejście na Voida. Jeszcze ham da przejście na Voida z gorszymi itemami specjalnie. Ja ciekawe, co tam skraszowało, bo zazwyczaj jest problem, jak gra kraszuje, jak jest za dużo pocisków na ekranie, a te... C-section chyba nie pojawiały z żadnych pocisków dodatkowych, jeżeli się nie mylę. Więc naprawdę nie wiem, co tam mogło skraszować. One tylko sobie chodziły i miło biły mieczem. Nie no, z takim zasięgiem się nie da nie otrzymać obrażeń na tych przeciwnikach. Magiciana odwróconego trzymam sobie na drugą fazę walki z Mega Szatanem, bo... no, pierwsza to... raczej damy radę, mimo tego, że itemy średnie. Na drugiej nie mam pojęcia, jakbym sobie dał radę bez Magiciana. Z Magicianem mam minutę spokoju na drugiej fazie. I dobrze. Żeby wejść w laser tego anioła, dawno tego nie zrobiłem. Dobra, stój w miejscu. Przeciwnicy stacjonarni chyba są dla mnie zdecydowanie prości, bo... te pociski z Trisagiona stoją w miejscu. Że ja nie dostałem żadnego samonaprowadzania. No serio, Trisagion bez samonaprowadzania jest taki średni. A z samonaprowadzaniem naprawdę byśmy ładnie cisnęli. I wiele razy naraz on mógłby odpalać chyba Holy Lighta, jeżeli się nie mylę. Dobra, minuta już teraz odpalę, szczerze mówiąc. I lecimy z tobą.
A, no ta. Przecież lasera nie odbije, zapomniałem. Dobra, i stoimy i bijemy. Nie wiem, czy mi starczy w ogóle minuta z Magicianem odwróconym, aby go zabić. Ale odbija on ostro. Mam dwa serduszka. Chyba mi nie starczy minuta, żeby go zabić. Nie zadaję tyle obrażeń po prostu. Ej, bez jaj. Nawet mu się dopiero teraz zaczyna pękać czaszka, tak delikatnie. Dobra, drugi raz pękła. Może damy radę. Zależy od Holy Lightów. Jak często będą Holy Lighty, to powinno być spoko. Sądzę, że jeszcze mam z 10 sekund. Tak bym zgadywał. Najgorzej, mam dwa serduszka. Raz trzymam wrażenia i dupa. Ja już chyba nie odbijam. Tak, już nie odbijam. A to jest atak, na który się bardzo przydaje zasięg, którego kompletnie nie mam. No to tak samo. Nie jestem w stanie go uderzać z takiej odległości. Dobra, wbijamy się na niego. Do końca! Ja się nie ruszam stąd. No padnij chociaż ty! Dziękuję! Masakra po prostu! No i nie, jeszcze wojna dał, no. Przecież nie ma szans, ja delirium nic nie zrobię z tymi itemami śmiesznymi, głupimi. One są tak beznadziejne, że to jest masakra. Chyba, że coś Sacred Hearta tu dostanę. Jest szansa, jest szansa. O, masakra. Nie no, nienawidzę Edmunda. No właśnie, bo nie powiedziałem to podejście, czemu miałem continue i go nie kontynuowałem na streamie. No to też się właśnie tak skraszowało, że nawet wrócić się do gry nie dało. Tu dzięki Bogu to tak nie skraszowało i mogłem wrócić do gry, a tam skraszowało tak, że na ekranie logowania już wywalało grę. Book of Secrets jeszcze mam, czyli tragedia, bo jak się trafią jakieś słabe itemy pasywne, to nawet ich nie zjem i nawet nie będę w stanie zwiększyć sobie jakkolwiek statystyk. A Book of Secrets sobie co najwyżej tutaj Secret Room i całe piętro pokaże, a no nie jest to jakoś specjalnie przydatne. Horfik też na nic nieprzydatny tak naprawdę. Bylebyśmy tylko tej walki z Mega Szatanem, Boże, z Mega Szatanem. Bylebyśmy tej walki z Delirium nie trafili jako pierwszej. Jak ją trafimy jako ostatnią, to jeszcze jest szansa, że coś tam się dobrego trafi. Ale rzeczywiście nie chciałbym z Delirium jako pierwszym walczyć. I dzięki Bogu mamy jeszcze tę blokadę. Ej, nie, no ja nie mam zasięgu na Delirium. O Jezu, no. Ajajaj, Tears Down. Akurat tak już nie mamy PhD. Chariot. Karta Strength jakaś mogłaby się trafić, to by było spoko. O, z kartą Strength jeszcze może dałbym radę? Coś dobrego z ciebie, kolego? Super. Item, który działa od następnego piętra. Bardzo się cieszę. To dostać na wojdzie. Kolejna walka z bossem. No taka już też na końcu mogłaby być. W sensie, może to być Delirium. No i niestety jest to Delirium. No nie, to ja nie mam zasięgu na niego. Nie ma szans. Ale postaram się, postaram się. Lecimy, panie Delirium. Proszę nie być daleko i otrzymywać obrażenia, a wszyscy będziemy zadowoleni. Dobiję go chariotem. Jakbym dał radę zabić Delirium i dobić go chariotem, to byłbym gigaczadem. Ale najgorszy jest ten zasięg, ten flaston. Rzucił mi się, nie spodziewał, że flaston sprawi mi, że moje pociski z Trisargiona nie będą się ruszać po tam pewnej odległości. A to psuje niesamowicie jego w ogóle DPS. No i zdecydowanie bardziej niebezpieczny jest ten item. Plus jest taki, że jak ja kogoś nie trafiam, bardzo dużo pocisków mi się zaczyna pojawiać z Immaculate Hearta. Immaculate Heart akurat jeden z lepszych itemów. No nie, no ja jestem jednostrzałowcem teraz już. Panie Isaacu. Panie Isaacu. No nie, no to nie do zrobienia. Ale zostałem. Wyruchali mnie. Bez kitu. Ale ten crash popsuł tej temy. Ale było C-section dobre, no. Nie dadzą się nabawić. Edmund po prostu killbatona wcisnął.
No dobra, kochani. Co za podejście głupie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. Ja idę do sklepu kupić śmietankę, bo żem zapomniał wczoraj i nie zrobiłem kopca kreta, a miałem zrobić. Idę robić kopca kreta. Smacznego wam życzę i trzymajcie się i cześć!